Dobrze, wracamy do szczegółów tego fragmentu od 13 rozdziału, no, żeby tam przynajmniej na niektóre fragmenty zwrócić uwagę. Tutaj ta nieudana próba sprowadzenia arki. Ja myślę, że w tym no, kryje się też jakieś głębokie przesłanie, głęboka prawda o nas, jako ludziach. Nawet tych, którzy chcą iść za Słowem Bożym, chcą podążać za tym głosem Bożym, a jednak mamy w tym jakieś tam skrzywienie od czasu do czasu. No bo oni powiedzieli tak, 13:1 werset. Dawid narazał się z tysięcznikami, setnikami, ze wszystkimi zwierzchnikami. No, fajnie. Zastanawiał się, gdzie wielu doradców, ta rada się ostoi, super, fajnie. Ale potem rzekł Dawid, już po tym, jak się tam narodzili, tak? Jeśli się wam spodoba i, ja to i dałem na czerwono, nie wiem, czy to widać. Nie widać. Ale nie będzie, bo myśli Boga naszego. Ale co jest najpierw? Wam. Wam się podoba i będzie myśli. Czyli to jakby Bóg się miał dopasować do naszej koncepcji. My sobie koncepujemy, no i Bogu też się to na pewno spodoba, nie? Też ja bym tu mogła tutaj też po prostu pamiętać, że myśli równocześnie to. Aha. Będzie dobre dla nich i Bogu się podoba. No tak, można by tak, ale historia dalej się toczy w taki sposób, że raczej to i, że Boga się czasami nie pytali, jak to mają zrobić, tylko ta ich logika. Wyraźnie się nie zastanawiali nad tym, co widać, gdy na to być może to i Bogu się spodoba nie znaczyło tyle, że się i pójdziemy się zapytać przed jak? Tym, tylko że po prostu i Bogu się spodoba, czyli mówiąc tylko doprowadzi nasze dzieło do końca. No tak. I tam się tak. Bardzo możliwe, bo w takim jakby stylu to może. Fox Populi. Aha, Vox Dei. No tak. No i odpowiedziało całe zgromadzenie, że tak należy uczynić, albowiem cała rzecz wydała się słuszną w oczach całego ludu. No taką demokrację. No i pięknie, no pełna zgodność. Naradzili się, nie wszystko gra. No. To jest ciekawe w kontekście funkcjonowania zboru. Dzisiaj, tu i teraz. Że to nie głosowanie, ani większość, tylko Słowo Boże zawsze. No dokładnie. Dokładnie. No i co zrobili? Umieszczono arkę na nowym wozie. Umieszczono arkę na nowym wozie. Wiadomo, że arka, święta rzecz, no to nowy wóz trzeba zrobić, nie? Na którym będzie mogła sobie wygodnie być przewieziona. No i piękne otoczenie wokół tego wozu. Zadowoleni, pieśni, harfy, lutnie, bębny, cymbały, trąby, co tylko. A że dróg asfaltowych nie było. A no właśnie. Więc się zdarzyło. No właśnie. Zdarzyło się, coś się zdarzyło, że... W ogóle się potknęło, jak pisze. Tak. A Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać arkę, ponieważ woły szarpnęły, to jest tak oddane w tym przykładzie. Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzie i poraził, że dotknął się ręką arki i umarł tam przed Bogiem. Sporo jest dyskusji też takich różnych teologicznych wokół sprawiedliwości Bożej tutaj i tak dalej, Bożej miłości. Ja bym w ogóle nie chciał dzisiaj wchodzić w to, bo to by było po prostu... temat pojemny, nie jestem pewny, czy byśmy wyciągnęli wszystkie wnioski. Natomiast łatwo jest zorientować się, że postąpili po ludzku, wbrew wytycznym Boga, no i ponieśli konsekwencje. Uzza był tą ofiarą tego splotu okoliczności, które cały lud był właściwie wciągnięty, bo to całemu ludowi się to podobało. No, Dawid uląkł się, no i nie sprowadzono arki, ale sprowadzono ją do
Ha, uwaga. Domu Obed Edoma. Obed Edomczyka z Gad. I to imię Obed Edom, Obed Edomczyk, to musimy sobie dobrze zapamiętać. Ja przy innej okazji taki szerszy wywód zrobię o tej, bo tenże człowiek pojawia się w rodowodach w najbardziej zaszczytnych miejscach, jakie sobie można wyobrazić. No. I funkcje, jakie pełnią ludzie z jego rodziny, bo to jest też ważne, to nie jest, że tylko on miejsce w rodowodzie pełni, nie? Ale jego potomkowie później naprawdę będą pełnić niesamowicie zaszczytne miejsca. A tutaj Arka jest w jego domu. No i jak to błogosławił domowi Edomczyka we wszystkim, co miał, nie? No, akurat to przebywanie Arki w tamtym miejscu było dla Obeda Edomczyka no, bardzo brzemienne w skutki. Pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kto wie, czy właśnie ten pobyt Arki w tym czasie w jego domu nie był bezpośrednim przyczyną tego, kim on się stał i kim się stała jego rodzina na daleką jeszcze przyszłość. Także bardzo ciekawe w kontekście, bo to jest tak, w kontekście śmierci Uzzy pokazane też błogosławieństwo dla nieizraelity, który mieszkał w obrębie Izraela. Dobrze, i teraz jest dygresja. Zanim będzie to poprawne, prawidłowe wprowadzenie Arki, no to jest ten taki środkowy wtręt, moim zdaniem taki akcent pomiędzy tymi dwoma skrajnymi elementami. I jest ten Hiram, pamiętacie, mówiłem o nim. No i Dawid poznał, że Jahwe potwierdził go królem nad Izraelem i wysoko podniósł jego władzę ze względu na swój lud Izraela. Dla mnie ciekawe w tym zestawieniu pierwszego i drugiego wersetu jest, że Hiram wysłał posłów z drzewem, z cieślami, a Dawid wtedy poznał Boże błogosławieństwo. Nie wiem, czy wam się nasuwa coś, żeby poznać. Jak poznać, że coś się dzieje jako Boże dzieło wokół nas? Nie? Dawid poznał. Nie? Tutaj król mu wysłał rzemieślników i on poznał, że Bóg o niego się troszczy. Nie? Został uznany przez innego władcę. Aha. Jest to jakiś konkretny krok. Natomiast no jest pytanie, czy w naszym życiu mamy tak czasami zawsze jest. Bo czasami jest wiatr w oczy i pod górkę i taka jest Boża wola. Z nim poznać Bożą wolę, bo czymś dokładnie odwrotnym. Tym niemniej, myślę, że to jest pewna idea w tym tekście, która mówi, że po tym, co się dzieje w naszym życiu, chcemy poznać Boży zamysł w stosunku do nas samych, nie? W danym momencie. Proszę? No, tutaj skojarzyć można, że wtedy król nie mógł spać i kazał sobie odczytać kroniki. A no właśnie. A czy ten człowiek został nagrodzony? No nie. No to trzeba go nagrodzić. Nie? No i znamy historię, co niedługo święto Purim będziemy rozpamiętywać historię z Księgi Estery. Dobrze. Mnie trochę zastanowiło, dlaczego Dawid, proszę to tak powiedzieć, może pół roku do tyłu, ale dlaczego odesłał skrzynię właśnie do Obeda? Ja domyślam się, że to musiało być w pobliżu miejsca, gdzie akurat miało to zdarzenie z Uzzą. Poza tym ludzie z tym bali się, czy ich nie spotka to samo, co tak, tego Uzzy. To czyli był śmiałty. Którzy ludzie, za przeproszeniem? Izraelici, on był Edomczyk. Aha, czyli tamtemu nic nie zrobiło. No, bardzo ciekawe. Bardzo logika, moim zdaniem, najwyższym poziomie. Ale, no, ale to jest w jego mniemaniu, bo skoro się zgodzi, przecież... A w jego zmieniu, trzeba pamiętać, że u większości ludzi ta religijność jest na poziomie czarnej kot przebiegni drogę. Ja się obawiam, że to jest chyba ten typ myślenia. Nie, bo w tym momencie dostalibyśmy jeszcze zupełnie nowy rys do tego, że ten, że Uzza prawie zginął, tak? Ale Obedowi Bóg pobłogosławił. Ale pytanie po prostu, jaka była motywacja, co, bo zdecydowali się oddać
skrzynię w ręce zaufanego człowieka, bo on się odpowiednio z nią zatroszy, tak? No i wiadomo, że szef jemu nic nie zrobi, to jest jasne. Nie, bo to ja się zastanawiam po prostu. Nie. Ale poza tym jeszcze musimy sobie odpowiedzieć, czy każde miejsce było godne, czy każde miejsce było... No co najmniej, jakby jakiekolwiek było. Dlaczego? No więc proszę popatrzeć, za czasów, kto był zarządcą dworu, jak Jeremiasz był prześladowany? Ebed-Melek. No, też był. A to był wysoki dostojnik, czyli musimy pamiętać, że wśród wymienionych 30 bohaterów ile było nieizraelitów. No tak, ale to jest, jak rozumiem, tutaj z wykładów tutaj słyszeliśmy, ile wojsk zaciężnych, zawodowych miał Dawid za pieniądze, prawda? Czyli my musimy wiedzieć, że Izraelici nie byli takimi sprawnymi. Kto budował świątynię między innymi? Kto odlewał te wszystkie dzwony i granaty i tak dalej? Mnie zawsze zastanawiało, że okej, no ten chciał przytrzymać, tak można zrozumieć, czy nie, przed... Jego chronić. Tak, ale najpierw jak oni w ogóle umieścili tą skrzynię, nie dotykając jej, tak? Po drugie, jak ją zdjęli i potem umieścili w domu Obeda, no, co, mieli jakieś narzędzia do magnetycznego... Nie, lewici to mogli robić, Dopóki nosili, to wszystko jest okej. Czy tutaj mamy jakąś informację o lewitach? Nie ma. Ona się pojawia dopiero wtedy, przy drugim akcie. Ale jeżeli ta skrzynia była noszona, to lewici... Nie, w każdym razie pytań się mnoży, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Może tak kurwę w tym momencie. W każdym razie odnośnie tego, co Marek zasugerowałeś, to no, jest wskazówka w tekście. Nie skierował Dawid Arki do siebie, a wcześniej, bo bał się. No to ma Odem, o tam jest Obed, Edomczy, no to nie idzie. Obcy, a już widzę. No, jego nie będzie szkoda. Na swojego nie trafi. To jest ta logika. Dobrze. W każdym razie dla Obeda to było niesamowicie pozytywne zdarzenie. Myślę, że to miało wpływ na niego i mówię, ilość tam potomków do przodu. No to było niezwykłe. Ale odnośnie tych dzieci w Jerozolimie, idźmy dalej. No właśnie, Natan i Salomon mam zaznaczone na niebiesko, jak widzicie, nie? Bo z tych dwóch ludzi mamy rodowody do Pana Jezusa. Tu odnośnie znowu tych Filistynów i też na moją uwagę zasłużyło to na czerwono, tu i tutaj. Dawid radził się Boga i postąpił tak, jak mu Bóg polecił, nie? A Bóg daje mu instrukcje szczegółowe, jak ma walczyć. Nie? To na żółto dałem głos Boga do Dawida, który go instruuje, w jaki sposób masz walczyć. Radził się Boga, Bóg mu dał instrukcje i on tak zrobił. Nie? Myślę, że to jest takie streszczenie tego, jak powinniśmy żyć. Bo to jest uniwersalna, myślę, zasada, którą da się odnieść na wszelkie sfery naszego życia. Nie? Zawsze usłyszymy kroki. Ale nie. Ja nie mówię co do detali. Nie? Masz radzić się Boga, słuchać Jego głosu i stosować. Nie? A jak Ty będziesz słuchał? Dzisiaj nie będziesz słuchał tak. Nie? Masz 100 innych metod Bóg ma, który chce do Ciebie mówić, nie? Do każdego z nas. Tylko chodzi o to, żeby to słyszeć i wcielić życie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. To echo takie w Księdze Apokalipsy. Dobrze, teraz mamy 15 rozdział, w którym wraca kwestia Arki. Czyli widać wyraźnie, patrząc do kompozycji tego tekstu, że jest nieudane sprowadzenie Arki i udane, i pomiędzy nimi coś się dzieje, jako to miejsce wyakcentowane. Ale wróćmy do Arki. Nikt nie powinien nosić Arki oprócz Lewitów, albowiem to ich wybrał Jahwe do noszenia Arki Jahwe i do obsługiwania jej na wieki.
ty już nie poszedł do dowódców, do innych mądrych doradców, tylko mamy już efekt, że to lewici mają. Nie mamy skąd on wiedział, skąd ta wiedza go nagle olśniła, ale już wiemy, że sięgnął do źródła. Sięgnął gdzie trzeba. Nie? No i w tym momencie pojawiają się. Ale zastanówmy się też, patrzmy, już mamy troszeczkę orientacji w Księdze Kronik i w Księdze Ezdrasza Nehemiasza, bo ja na to często zwracam uwagę. Co się działo, kiedy brakło lewiców i co się dzieje, kiedy są lewici? Ja myślę, że to jest ważne przesłanie, ważna idea tutaj w całej narracji Ksiąg Kronik. To już, mówię, już z dowodów to wynika. Później, jak będziemy jeszcze tych królów rozważać, to jeszcze będzie tego więcej. Ale tu jest też piękny przykład, że jak nie zaangażowałeś lewitów do tej roboty, do której oni są przeznaczeni, no to masz klęskę. A jak lewici robią to, co do nich należy, to masz błogosławieństwo. Nie? I odbiorcy, proszę sobie wyobrazić odbiorców z czasów Ezdrasza, Nehemiasza, nie? Czytają taką historię. Jak oni patrzą na lewitów wokół siebie? Nie? A patrzyli różnie, bo Księga Malachiasza pokazuje, że oni nie mieli właściwego spojrzenia na te sprawy. Lewici byli nędzni, bo dziesięciny zaniedbywano. Nie? Więc to się wpisuje w pewien rytm, bo historie, które są w Biblii podawane, to nie jest cała historia. To ale trudno mówić o... Za tym się kryje pewna idea, która jest do aktualnych odbiorców istotna. To są wybrane fragmenty z historii, które są potrzebne, żeby ukazać pewną jakąś głębszą ideę, naukę dla tych odbiorców w tym kontekście żyjących w czasach Ezdrasza, Nehemiasza po niewoli babilońskiej. Nie? I dlatego, jak mówiłem miesiąc temu, że niektórzy mówią, że za Septuagintą chyba, że to są rzeczy pominięte, nie? Księgi Królewskie są rzeczy pominięte, a Księgi Królewskie mówiły coś całościowo, a co tamci pominęli, to tutaj dorzucono, nie? To taka, może tak gdzieś po ludzku myśląc, tak można by do tego podejść, ale absolutnie, jak wchodzę ja osobiście na przykład w budowę tego tekstu, w kompozycję, w dopracowanie w szczegółach, to widzę, że to jest naprawdę pięknie przygotowane, kompletne dzieło, które ma samo w sobie głębokie przesłanie. I na tym trzeba się skupić, a nie, że coś pominięto, dlatego, że chodziło autorowi, żeby pokazać to, co pokazał, a pominąć to, co pominął. Nie? No i w tym momencie rzeczywiście mamy Kehata, Merariego, z Gershona, nie? Wezwał kapłanów, Sadoka, Abiatara, Lewitów, Uriela, Asjasza, Joela. No i wtedy dopiero wszystko jest na swoim miejscu. Nie? I refleksja, nie? Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Bóg, nasz Jahwe. Bośmy się go nie zapytali, jak należało. Bośmy się go nie zapytali, jak należało. 15-13. Kapłani więc i lewici oczyścili się, aby przenieść Arkę Jahwe, Boga Izraela. Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach, na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Jahwe. No i w tym momencie sprawa była wygrana, tak powiedzmy z tego punktu widzenia. Nie? I radośnie rzeczywiście sprowadzili tą Arkę. No, 15, 28 werset. Tak cały Izrael prowadził Arkę Przymierza wśród radosnych okrzyków, grania na trąbach, cymbałach, harfach i cytrach. Gdy Arka Przymierza Jahwe przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida tańczącego i grającego. Wtedy wzgardziła w nim w swoim sercu. Tą historią też zajmowaliśmy się przy Księgach Królewskich, a nawet jest to szczegółowiej, ale no właśnie co byśmy powiedzieli, może tak kilka słów o postawie tejże kobiety. Córki Saulowej, tak, na marginesie.
No jak w jej oczach wyglądał Dawid, nie? Śmiesznie wyglądał, nie? Jego postawa nie licowała z powagą stanowiska, które piastował, tak? No ale musimy uwzględnić, że w międzyczasie miała innego męża, który ją kochał bardzo i który się rozumieli, a po co Dawidowi po prostu było to rozwalać? To też tutaj trzeba, należałoby się raczej zastanowić, prawda? No, patrząc ta na scenę, ta scena tego idącego, płaczącego, prawda, nie jest za piękna, prawda? Niemniej patrząc na ocenę Biblii tego wydarzenia i tutaj, i bardziej jeszcze w Księgach Królewskich, no raczej postawa no, jest jednoznacznie negatywnie oceniona przez... No, wydaje się, że tutaj jakby i w poprzedniej właśnie tej wersji tego, tej relacji tutaj, zwłaszcza tej poprzedniej, no, jest pokazane, że no, dla niej to, co dla Dawida było w tej pierwszej próbie istotne, no tak, żeby wam się podobało, mój drogi kochany, tak? No to u niej to wygląda na to, że chyba jest w tym samym miejscu, że król powinien tak się prezentować, żeby się odpowiednio podobało, no a pan Dawid wybrał inną opcję. Dobrze, ale konsekwencją sprowadzenia, udanego sprowadzenia było coś, co myślę, że jest w tym fragmencie w historii Dawida najważniejszym elementem, bo Dawid, tak, siódmy werset najpierw. Owego dnia postanowił Dawid po raz pierwszy, aby tak wielbiono Jahwę za pośrednictwem Asafa i jego braci. I dwa psalmy, najpierw ten 105, później będzie następny. Owego dnia postanowił Dawid po raz pierwszy, aby tak wielbiono za pośrednictwem Asafa. I znowu mi pobrzmiewa ta sytuacja za Ezdrasza Nehemiasza, kiedy to takie postanowienia Dawida zostają ponownie odrodzone. I tam zobaczymy, jak będziemy tych śpiewaków znowu, którzy będą tak właśnie oddawać Bogu cześć. No i psalm. No myślę, że to są tak piękne, ważne fragmenty, że przytoczę je w całości. Od 8 wersetu. Dzięki czyńcie Jahwe, wzywajcie Jego imienia. Głoście Jego dzieła wśród narodów. Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech się weseli serce szukających Jahwe. Rozważajcie o Jahwe, Jego potędze. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego. Potomstwo Izraela, Jego sługi, synowie Izraela, Jego wybrańcy. On, Jahwe, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Obietnicę dał dla tysiąca pokoleń. Zawarł je z Abrahamem i przysięgę dał Izaakowi. Ustanowił dla Jakuba jako prawo wieczne przymierze dla Izraela, mówiąc: dam tobie ziemię Kanaan na waszą własność dziedziczną. Gdy was było niewielu, nieliczni i obcy w niej, wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu, a nie pozwolił nikomu ich uciskać, z ich powodu karał królów. Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy. Kolejny fragment z psalmu 96. Śpiewajcie dla Jahwe wszystkie krainy, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie. Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan, Jego cuda wśród wszystkich narodów, bo wielki jest Jahwe, godzin wielkiej chwały. Wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie, bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Jahwe uczynił niebiosa. Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność Jego przybytku. Oddajcie Jahwe rodzinę narodów, oddajcie Jahwe chwałę i potęgę, oddajcie Jahwe chwałę Jego imienia, nieście ofiary i wchodźcie przed Jego oblicze,
Oddajcie pokłon Jahwe w święte szaty odziani. W obliczu Jego zadrży ziemia cała. Umocnił świat, by się nie poruszył. Niech cieszy się niebo i ziemia raduje. Mówcie wśród pogan, Jahwe jest królem. Niech szumi morze i co je napełnia. Niech się weselą pola i wszystko, co na nich. Niech tak się uradują drzewa leśne w obliczu Jahwe, bo nadchodzi, aby rządzić ziemią. Chwalcie Jahwe, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. Mówcie, ratuj nas, Boże, zbawienia naszego, zgromadź nas i wybaw spośród narodów, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twojej chwały. Błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, od wieków na wieki. A cały naród odpowiedział: Amen. I chwalił Jahwe. My też tylko Amen możemy powiedzieć. Aczkolwiek treść tego fragmentu jest też niezwykle pojemna. Na niebiesko zaznaczyłem parę rzeczy. No ci poganie tu mi wracają tak dosyć intensywnie. To jest zastanawiające, że jesteśmy w momencie, kiedy ma być budowana świątynia, kiedy jest taki podniosły moment, kiedy już Arka jest w pobliżu gdzieś tego miejsca, gdzie ona ma ostatecznie spocząć. Jest pieśń chwały, uwielbienia ze strony Dawida. A tutaj poganie. No to tego jest gęsto, nie? Wszystkie krainy wśród pogan, wśród narodów, rodziny narodów. Mówcie wśród pogan. No, niesamowite, żeby rozumieć, że poganie w Bożym planie, w Bożym zamierzeniu, w Bożym zamyśle nie zostaje całkowicie odsunięci. Bóg o nich cały czas pamięta. I te wszystkie migawki w historii, gdzie pojawiają się poganie, no są takim dla nas źródłem bezcennych informacji o tym, że rzeczywiście Bóg ma dla nich coś jeszcze w zanadrzu. Niemniej możemy tak, czytając te psalmy, tak wyczuć klimat tamtego momentu, tej euforii, tej radości, która panowała. Dobrze, ale idziemy dalej w tym w sumie podniosłym momencie i Bóg reaguje na tą postawę. Gdy Dawid mieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: to ja mieszkam w pałacu cedrowym, Arka zaś przymierza Jahwe pod zasłonami namiotu. Natan powiedział do Dawida: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Bóg będzie z tobą. No ale Natan dostał szersze orędzie do Dawida. I myślę, że to orędzie do Dawida jest tym najważniejszym przesłaniem tego fragmentu. To mówi Jahwe: nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem Izraela aż do dziś dnia, ale przechodziłem z namiotu do namiotu lub przybytku. Gdziekolwiek wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego sędziów, którym nakazałem paść lud mój, przemówiłem kiedykolwiek słowa: dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do mojego sługi Dawida. To mówi Jahwe zastępów: zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad moim ludem izraelskim. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś. I wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi izraelskiemu i osadzę go. I będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej. I ludzie nikczemni nie będą go już niszczyć jak dawniej. Od czasów, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem izraelskim, poniżę wszystkich wrogów twoich, a ciebie wywyższę, bo zbuduję ci dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść do twoich przodków, wzbudzę twojego potomka po tobie, którym będzie jeden z twoich synów i utwierdzę jego królowanie. On zbuduje mi dom, a ja utwierdzę tron jego na wieki. Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem. Łaskawości mojej nie cofnę od niego, jak cofnąłem od tego, który był przed tobą. Osądzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze,
a tron jego będzie utwierdzony na wieki. Czyli piękny mesjański tekst, taki rzeczywiście taki klejnot w tym wywodzie. Ale znowu myślę, że jak widzimy plan Mesjasza od Księgi Rodzaju do Ewangelii i Księgi Apokalipsy, no to się wpisuje w ten kierunek, ten chrystocentryczny wymiar całej Biblii. Tak trzeba powiedzieć, nie? Dawid w reakcji modli się, dziękuję za to, że dał o domu swego sługi zapowiedź na daleką przyszłość. Czyli Dawid, popatrzcie, rozumie, że to nie chodzi tylko o Salomona, który będzie po nim. Nie? On już widzi, że to jest zapowiedź na daleką przyszłość. No. Dom Twojego sługi będzie trwały. To na niebiesko czytam przed Tobą. Tyś Bogiem Boże mój objawił swemu słudze, że zbudujesz mu dom. Nie? Racz teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki. I rzeczywiście zapowiedź trwałości mesjańskiego królestwa. No i po tym fragmencie mamy to, co kiedy mówiłem o tym ogólnym obrazie tego fragmentu, znowu te podboje Dawida, zwycięskie wojny, ale bardzo istotne to jest te dary na rzecz świątyni, że Dawid miał wojny, ale łupy z tych batalii wojennych były przeznaczone na przybytek. Dokładnie czytamy tak. Dawid zebrał złote uzbrojenie, jakie mieli słudzy Hadadezera i przeniósł je do Jerozolimy. Z miast Hadadezera Tiphat Kun zebrał też Dawid bardzo wiele brązu, z którego Salomon uczynił morze, brązowe kolumny, naczynia brązowe. Nie? Czyli widać, że te wojny, które są tutaj pokazane, są podporządkowane darom na rzecz świątyni. Widać, jak skupiona jest myśl autora Księgi Kronik, żeby wszystko, co się tam dzieje, nawet jeśli są batalie wojenne, gdzieś kręciły się wokół świątyni jako coś, co jest jakimś centrum. Nie? No i później, jak rzeczywiście Salomon wystartuje, no to właściwie wszystko ma gotowe. Nie? Tylko podjąć pracę, a jeszcze swój element dorzuci Salomon do funkcjonowania tego państwa. No, tu jest dosyć taka szczegółowa wojna. Nawet może nie będziemy w to wchodzić, bo obawiam się, że nam dzisiaj braknie czasu. No, tu jedynie może na szczegół zwrócę uwagę odnośnie brata Goliata z Gad, bo nie były dyskusje, czy to był Goliat, którego zabił Dawid, czy nie Goliat. No i ten fragment mówi, że był jeszcze jakiś brat Goliata z Gad. To ten fragment z Księgi Kronik tam gdzieś coś wyjaśnia, nie do końca precyzyjnego w innych miejscach ksiąg Samuela. Która to jest godzina? Dobrze. Teraz chciałbym, bo to będzie teraz ten fragment przepraszam, tak mi taka kaskada wyszła. Ja za chwilę będę chciał, bo to jest ten grzech Dawida, policzenie ludu i no, chciał, nie chciał, wyszło mi w moich obserwacjach nad tym, że to jest to miejsce główne wyakcentowane, no, trochę się z tego już tam tłumaczyłem wam na początku. Tutaj troszkę może to starczy. Dobrze, mamy no, ten grzech Dawida. Miał policzyć ludu, dla Joaba się to wydawało bardzo dziwne. Błaga wręcz Dawida, żeby tego nie czynił. No, dlaczego chcesz to zrobić? Nie? Więc Joab na pewno rozumiał, że to był naprawdę duży grzech. No i siódmy werset jednoznacznie też mówi, ta rzecz się Bogu nie podobała. Nie?
No i Dawid, kiedy się zreflektował, bo Dawid się zreflektował później, że jednak no, zrobił błąd, to już było po fakcie, nie? Po fakcie, kiedy już to przeliczenie miało miejsce, kiedy Joab już wrócił z wieścią, jaka to jest liczba, nie, to wtedy Dawid skruszony. No ale dostał do wyboru trzy kary, tak, pamiętamy? Dostał do wyboru trzy kary. No i Dawid nie chciał żadnych wrogów zewnętrznych, chciał tylko dostać się w ręce Boga. No i Bóg zesłał zarazę, tak? I ta zaraza została przerwana z litości Boga na klepisku Ornana Jebuzyty. To może przeczytajmy ten tekst w tym miejscu, bo ta historia tutaj zatacza pewne kółko, bo tutaj pisze, kto przeczyta? Macie się otwarte, 21 rozdział 14-15. Andrzej, jeśli ci mogę poprosić. 14-15. Mhm. Zesłał wtedy Pan na Izraela zarazę, od której padło z Izraela 70 tysięcy mężów i wysłał Bóg anioła do Jeruzalemu, aby w niej szerzył zagładę, lecz gdy szerzył zagładę, wejrzał Pan i ulitował się nad nieszczęściem. Rzekł więc do anioła szerzącego zagładę: dość na teraz, powstrzymaj swoją rękę. Anioł zaś stał wtedy przy klepisku Ornana, Jebuzyjczyka. Aha. Czyli tu jest jakby pierwszy raz, że to Bóg z litości po prostu nad tym, co się tam działo. Ale tu jest nie koniec dalej, bo Dawid dalej skrucha jest Dawida, prosił karę dla siebie, a nie dla ludu. No to on zawinił, dlaczego lud ma cierpieć, taka szczera skrucha Dawida. I wtedy jest orędzie anioła do Dawida. 18 werset co mówi? Andrzej, jakbyś cię mogę prosić? Wtedy anioł pański rzekł do Gada, aby oznajmił Dawidowi, że Dawid ma pójść i wznieść ołtarz dla Pana na klepisku Ornana Jebuzyjczyka. No, dalej jest, no Dawid kupuje to klepisko za 600 cykli złota. No i 26-27 werset. I zbudował tam Dawid ołtarz Panu, złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, wzywał Pana, a on go wysłuchał, zsyłając z nieba ogień na ołtarz całopalenia. Wtedy Pan nakazał aniołowi, aby schował swój miecz do pochwy. Aha. I teraz zanim do tego końcowego fragmentu, zobaczcie, 14-15 werset pokazuje koniec zarazy i ten 26-27 też pokazuje koniec zarazy. Ale tak jakby troszeczkę inaczej, jeden i drugi, nie? Pierwszy mówi, no Bóg się zlitował, no już dosyć tego, no to dość. I to było akurat w tym polu, nie? A tutaj to dość ze strony Boga było w momencie, kiedy już ta ofiara jest palona, nie? Niekoniecznie zawsze widziałem to tak, że ten pierwszy fragment mówi raczej o zatrzymaniu się anioła, a ten drugi oznacza rzeczywiście koniec. Uh-huh. Anioł jakby, no... przestaje. No tak, ale zabijać, skutek jest taki, że przestał zabijać moim zdaniem już w 15 wersecie, nie? Ale tu nawet tu nie chodzi o pewną chronologię, myślę, bo tu bardziej trzeba szukać moim zdaniem no, przesłania, o co właściwie chodzi, nie? O co tu właściwie chodzi? Grzech popełnił Dawid i dopiero ofiara spowodowała, że konsekwencje tego grzechu zostały cofnięte. Nie? I to, dzieło mesjasza na czym polega? No jest grzech, jest konsekwencja grzechu i ofiara mesjasza no, powoduje ustanie mocy grzechu. Nie? Więc myślę, że ta historia, która pokazuje grzech Dawida z pewną ilustracją, jak Bóg z grzechem chce zrobić koniec. I to końcowe zawołanie Dawida: oto jest dom Boga Jahwe i oto jest ołtarz całopalenia dla Izraela. Nie? To pokazuje już, że będzie teraz ten dom w tym miejscu, będą tam ofiary i tam się będzie coś działo w kontekście przebłagania za grzechy. Nie? Więc myślę, ja mówię, na razie
No, chcę się zmierzyć z tym fragmentem, który wydaje się przedstawia jedną z fundamentalnych nauk całej Biblii, bo dzieło Mesjasza to jakby, no, to jest najważniejszy temat całej Biblii, nie? Jakby na to nie spojrzeć, ale on pokazuje w takim dziwnym trochę, w dziwnej scenerii, nie? Tego dziwnego grzechu Dawida, powiedzmy, ale pomijając tą dziwność tego grzechu, jak żeśmy o tym mówili, ale chodzi o pewien fakt. Jest grzech i są konsekwencje grzechu. Jest ofiara, która ten grzech po prostu przykrywa. Więc dla mnie ta cała historia z tym grzechem i tym, że to się wydarzyło dokładnie w tym miejscu, to jest jakiś obraz, proroczy obraz zbawienia w Chrystusie. I tylko z tego powodu jest dla mnie to ważne i myślę, że z tego powodu jest w takim centralnym miejscu tego fragmentu o Dawidzie to podane. Myślę, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo powiedziane, powiedzmy, w samej konstrukcji tego tekstu. Mi to wyszła taka kaskada, że jest przyczynowość, przyczyna i skutek. Ostatecznie, że to jest dom Boży, tutaj będą ofiary, a idea świątyni to jest, no mówię, wielki temat całej Biblii, który tutaj został naszkicowany. Pokazany, jak grzech zostanie wyrugowany, po prostu. Jak grzech zostanie wyrugowany. To, co tu jest napisane, to jest obraz w moim odczuciu dzieła Chrystusa. Zapraszam do dyskusji, jeśli chcecie coś w tym miejscu jeszcze powiedzieć, bo ja powiem, dla mnie osobiście, jak mówię, mi szczęka opadła, jeszcze się nie podniosła. Nie, kiedy uświadomiłem sobie, nawet w kontekście tego, co tu pisałem, że w Księdze Samuela jest tak dosyć podobnie rozłożony akcent na to wydarzenie, które jest takie w swojej wymowie trochę dziwne. Ale skutek, że to się dzieje w miejscu, w którym powstała świątynia, no musi mieć swój wydźwięk. A świątynia kogo obrazuje, nie? I czyje dzieło, powiedzmy, nie? No to... No dobrze, myślę, że będzie czas na refleksję. Tu nawet myślę, że nie ma potrzeby czytać, bo te istotne fragmenty zostały przeczytane. W każdym razie Dawid powinien iść i znieść ołtarz dla Jahwe na klepisku Ornana Jebuzyty. I oto jest dom Boga Jahwe i oto ołtarz ofiar całopalenia dla Izraela. W czasie Dawid, widząc, że Pan wysłuchał go na klepisku Ornana, jego dejczyka, składał tam ofiarę. No i to ten raz. Obawiał się, złożył ofiarę, jakby ta sprawa została załatwiona, ale on nadal się obawiał. Myślę, że zrozumiał coś więcej z natury swojej. Bo jest grzesznikiem. Początkiem mądrości jest bojaźń. Ja nie wiem, czy tu jest akurat mowa o takiej zdrowej bojaźni, czy to jest raczej jakiś rodzaj strachu, lęku wobec tego, że jeszcze może nie wszystko jest tak do końca załatwione i nie wiadomo, czy on może przed Bogiem stanąć, czy nie zginie. Ja raczej widzę to w tych kategoriach. Nie wiem, być może perspektywa łzy, być może to na przykład, że pomimo tego, że Bóg wybaczył mu grzech z Batszebą, to jednak jakby problemy już od jego domu, tego typu problemy już nigdy nie odeszły. Trudno powiedzieć, jakieś jego doświadczenie tu wychodzi znowu.
Błogosławiony mąż, co się boi. Dobrze. W każdym razie to dziwne wydarzenie spowodowało, że zostało przez Boga wskazane miejsce, na którym ma być wybudowana świątynia. Myślę, że to jedno, pomimo, mówię, mnożących się może w nas pytań, znaków zapytania w głowie, to jedno nie ulega wątpliwości. Nie? Że tu zostało wyznaczone miejsce na świątynię. A w gruncie rzeczy Księga Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza wokół świątyni i tego, co się ma dziać w świątyni, ona się koncentruje wokół tych tematów. Więc dlatego taka wstawka w tym miejscu ma swój sens. A na podstawie czego sądzimy, że to było to pole, na którym miała powstać świątynia? No, tu jest jednoznacznie powiedziane. Bo przyglądnijmy się obozowi Jebuzytów, prawda, to była twierdza. Tam nie było miejsca na pole. Nie, nie, Jerozolima, ta Góra Moria, powiedzmy, te okolice, no to... Tutaj kto był tam w Jerozolimie, w Palestynie, pod Górą Płaczu, to wie, jak to wygląda. Prawda? Ja wiem, tylko że to jest, jaki to jest czas. No, czasy... Tysiąc lat... Ja rozumiem, tym bardziej, że jeszcze to za czasów tamtych późniejszych została ona spłaszczona, prawda? Dobra, w takim razie ja proponuję zadanie domowe dla każdego z nas. Ja stawiam tezę, że w tym miejscu została zbudowana świątynia Salomona i za dwa miesiące będę kontynuował. No, ciekaw jestem argumentów za i przeciw temu twierdzeniu. Nie chcę mu w tej chwili tego rozstrzygać, ale no, padł głos, powiedzmy, który poddał wątpliwość takie widzenie. Dobrze. No, wydaje się, że chyba wskazówki, jakie Dawid daje Salomonowi. Dobrze, ale to zostawmy na razie. No, zostawmy. Więc popatrzmy na po tym miasto Dawidowe, te, które mamy przedstawione na pierwszych makietach. No i miejsce, prawda? Dobrze, zróbmy teraz chwilę przerwy. Przed tym, chyba że Marek jeszcze? Chwila przerwy.